pan do mnie mówi. Ma pan do mnie? Proszę? Odnoszę się do tego, że to nawiązuje. Czy ja mam problem? Nie, ja właśnie chciałem... Pan do mnie mówi. Nie. Ja nie mam problemu, ja chciałem tylko zrozumieć, bo to nie jest normalne, żeby młody, wykształcony człowiek, bo za takiego pana uważam, no, epatował wulgarnymi słowami, właśnie roznegliżowany się tam pokazywał. Okay. I to jest osoba, która startowała w wyborach samorządowych. Tak. To, no, to jak to zrozumieć? Czy... A musi pan to rozumieć? No ja tak, właśnie chciałem zrozumieć, bo myślę, że no, wielu mieszkańców też będzie się zastanawiało, kim jest Sławomir Żaranowski, który coś takiego pokazuje. Jak najbardziej mam zamiar udowodnić i pokazać mieszkańcom to, że jestem tutaj po to, żeby dla nich pracować i żeby w ramach Rady Miejskiej dla państwa robić jak najlepiej. Mhm. Okej, okay, no ale jednak ma pan jakąś drugą stronę i to jest, nie wiem, mroczna strona Sławomira Żaranowskiego? Że pan robi dużo różnych rzeczy. Ale co to jest w ogóle? To nie wiem, to jest jakaś sztuka może? Tak. Tak? A na czym polega ta sztuka? Co pan chciał przekazać przez tą sztukę? Ja proszę pana, na ten temat się wypowiem, natomiast zaczęliśmy już dyskutować. Nie, ja cały czas pytam, bo chciałem zrozumieć. Wspomniał pan o tym, że roznegliżowana kobieta byłaby tutaj większym tematem. W mojej ocenie? Nie, powiedziałem, że w mojej ocenie, bo pan powiedział, czy przeszkadza mi roznegliżowany mężczyzna, czy jak pana oceniam jako nagiego mężczyznę, to powiedziałem, że mógłbym się odnieść do tego ewentualnie do jakiejś roznegliżowanej kobiety, ponieważ to akurat w moich... Więc ja panu zadaję pytanie, czy w takim razie roznegliżowana kobieta w internecie jest w porządku? Nie, w ogóle nie powinno być takich zdjęć w internecie, a przynajmniej powiem tak, oczywiście wiadomo, że są strony dla dorosłych, gdzie są bardziej dosadne rzeczy, ale przyznam szczerze, że jeszcze nie spotkałem kandydata, w tej chwili już nawet radnego tuż przed zaprzysiężeniem, który by z czymś takim wyskakiwał, a jak pan zareagował na wynik, że pan się dostał? Cieszę się. Nie, pan tam napisał oku, udało się, tak? Wygrał. Nie, tam... Proszę pana. Nie, właśnie chciałem, czy pan tak się będzie zachowywał teraz na sesjach? Będzie pan taki właśnie, już nie mówię, że pan będzie chodził roznegliżowany, ale prowokacyjne czy... pytanie, zupełnie zbędne. Nie, no bo jeżeli pan coś takiego wrzuca w sferę publiczną, no to jednak to jest jakaś pana część osobowości. Tak. No i teraz, tak. No i teraz pytanie, czy właśnie pan jako radny też tak zamierza, czy pan jednak uważa, że to, pana, że to jest niestosowne? Są czy to było stosowne, czy nie? Związane z tym... O co mnie pan pyta, jakby to jest zupełnie niezwiązane i nie ma to żadnego kontekstu. To może inaczej, czy pan się wstydzi tego, że pan tam rzucił? Nie. Okej. Okay. Dziękuję.